dwa słowa o sobie. Więc nazywam się Sławomir Sobutka, jak pewnie słychać po moim akcencie, pochodzę z Dalekiego Wschodu, dokładnie z Lublina. W Lublinie prowadzę firmę szkoleniowo-konsultingową, z tym, że w trochę innym wymiarze, ponieważ wierzymy w to, że tak naprawdę technologia bez dobrych praktyk, bez tego czegoś poza specyfikacją tak naprawdę na niewiele się zdaje. W kontekście prezentacji dodam, że jestem redaktorem technicznym książki, którą przygotowujemy dla Was na temat CIMA, tłumaczenie najlepszej pozycji istniejących na rynku, szczerze mówiąc. Więc tak, zanim założyłem swoją firmę, pracowałem przez wiele lat, zbyt wiele chyba, w różnych miejscach, nad różnymi projektami i zauważyłem pewne powtarzające się wzorce, które pewnie wszyscy też zauważacie. Generalnie jest problem z kodem, z jego komplikacją i z tym, że po pewnym czasie jego jakość jest taka, że tak naprawdę nie chce się nikomu wstawać rano i zabierać się do pracy. Tak, pytanie do Was, kto co najmniej rok pracuje w branży i nie ma takich problemów? No, rozejrzyjcie się. Chwilę prawdy dla wszystkich, którzy myśleli pewnego dnia, że rzucą to wszystko, pójdą sobie innego pracodawcy, gdzie będzie wspaniale. Nie ma takich miejsc. Musicie zmierzyć się z sytuacją tu i teraz. Będę chciał zaprezentować jedną z technik. Więc można powiedzieć filozoficznie, że tak musi być. Tak musi być. Świat jest niedoskonały. W świecie pojawia się coraz więcej chaosu. Można również pragmatycznie podejść do sprawy i założyć, że nasza branża jest bardzo młoda, właściwie raczkujemy, nie wiemy, jak tak naprawdę jeszcze programować. Naprawdę biegamy jak troglodyta z dzidą za tym kodem i dopiero uczymy się, jak tak naprawdę w sposób cywilizowany podejść do sprawy. Ale zakładam, że skoro w piątek wieczorem chciało Wam się przyjść na prezentację poświęconą ogólnie inżynierii oprogramowania, to zakładam, że jednak zależy Wam trochę bardziej niż może Waszym kolegom, którzy teraz mają co innego do roboty, nad tym, aby zastanowić się, co można zrobić, czy co można zmienić, czy to tak może być, czy być może jesteśmy na jakiejś ścieżce prowadzącej do tego, żeby w lepszy sposób, trochę inaczej podejść do developmentu, żeby po prostu poprawić sytuację. Nie zakładam, że jesteście tutaj dlatego, że Was to w jakimś tam stopniu interesuje. Więc zadajmy sobie pytanie. Wyobraźcie sobie, że zaczynacie projekt od nowa. I co byście zmienili? Łatwiejsza wersja tego pytania brzmi, zaczynacie od nowa istniejący projekt, w którym wiecie, co jest nie tak, macie obraz tego, co wymaga zmiany. Trudniejsza wersja pytania, całkiem nowy projekt, całkiem nowa domena, kompletnie co nie wiecie. Co byście zrobili inaczej niż do tej pory, aby uniknąć tego przykrego obrazka z poprzedniego slajdu? No więc przez tych kilka lat, podczas których jestem w branży, że tak powiem, komercyjnie, było wiele różnych podejść. Na początku, nie wiem, czy ktoś pamięta, parę lat temu XML był lekarstwem na wszystko. Wszystko zróbmy w XML-u, będzie lepiej. Później okazało się, nie. XML to obciach, adnotacje. To nas uratuje, tak? Może kupmy sobie nowy serwer. Okazało się, że nowy serwer nie, ale nowa wersja serwera, nowa wersja specyfikacji, jakieś tam platformy, to nam pomoże, tak? Może przykryjmy wszystko warstwą procedur, opublikujmy to. Nie wnikajmy, co jest pod spodem. Ważne, że na wierzchu mamy jakieś API. Może wejdźmy w jakiś dynamiczny język. Najlepiej, gdy będzie można w locie podmieniać kod, gdy nie będziemy mieli kontroli typów, to wszystko będzie takie bardziej jasne i przejrzyste, prawda? Ale najlepiej wejdźmy w kolejny framework. To jest najlepsze rozwiązanie. Najlepiej, niech to będzie framework webowy. Najlepiej, niech z pudełka obsługuje zaokrąglone rogi. I to załatwi wszystkie Wasze problemy, prawda? To jest... O, poczekajmy chwilę. Okej, to kontynuujemy. Coś można dorzucić jeszcze do tej listy, którą cały czas jesteśmy bombardowani. Wiele rzeczy można rzucić. Na pewno jest wiele takich rzeczy, które rozpraszają naszą uwagę.
ale chyba nie tędy droga, prawda? Wszyscy czujemy, że nowa adnotacja, nowa biblioteka do zaokrąglania pod innym kątem tych rogów, to nic nie zmienia, prawda? Trzeba spróbować czegoś innego. Gdzie leżą nasze problemy? Kto głosuje za tym, że największy bałagan jest w warstwie dostępu do danych? Może w warstwie prezentacji? A może to jest numer dwa, zgadza się? Obstawiam. A kto głosuje, że w warstwie logiki? No, śmiało, tak, wiadomo, o co chodzi. Czyli jakkolwiek byśmy tej logiki nie podzielili, oczywiście możemy udzielić na logikę aplikacji biznesowej itd., itd. Generalnie tutaj mieszkają nasze problemy. Natomiast co do założeń Domain Driven Design, zakładamy, że logika biznesowa jest core'em systemu. I logika jest złożona. Ponieważ jeżeli logika nie byłaby złożona, nie warto zaprzęgać do tego Java, wyklikajmy sobie taką aplikację w Accessie i też będzie działać. Natomiast jeżeli już zabieramy się za platformę korporacyjną, najpewniej problem, domena jest złożona. Jest to w ogóle powód, dla którego tworzymy system. Złożona logika biznesowa daje przewagę klientowi na przykład. Natomiast jej zamodelowanie jest najtrudniejszym procesem, nie oszukujmy się. Słaby model bardzo szybko prowadzi do porażki. Czym jest ogólnie Domain Driven Design? Może zapytam, kto w ogóle spotkał się z tą koncepcją? Okej, a kto używa na co dzień? Więc tak, DDD nie jest żadnym produktem, nie jest kolejną rzeczą, którą ktoś próbuje wam sprzedać. Jest to pewna ogólna koncepcja. Koncepcja nie zawiera żadnych nowych rzeczy, nie ma żadnej magii, nie ma jakichś trików, jest to po prostu synteza istniejących podejść technik, bardzo mocno oparta na object-oriented, ale object-oriented rozumianym poprawnie. Nie chodzi o prywatne pola i publiczne gettery do nich, bo to nic nie zmienia. Natomiast od razu zaznaczę jedną rzecz. Przeszliśmy etap siania paniki, niepokoju, mieliśmy przez chwilę rozwiązanie i teraz najpewniej będę chciał wam coś sprzedać. Oczywiście nie. Nie ma silver bullet, jest DDD, nie rozwiązuje wszystkich waszych problemów, jest tylko pewną ścieżką, którą wskazują wam ludzie, którzy od X lat bawią się w programowanie. Oni wypracowali pewne pomysły i po prostu dzielą się tą wiedzą. To jest DDD. Nikt nie twierdzi, że wejdziecie w to i wszystkie wasze problemy się rozwiążą. Nie jest też tak, że oto Eric Evans, autor książki, nadjeżdża tutaj jako wspaniały białorycerz, oświeca mroki korporacyjnego średniowiecza, tak, i wprowadza coś zupełnie nowego. Absolutnie nie, nie chodzi o to. Tak naprawdę DDD jest, tak jak wspomniałem wcześniej, syntezą istniejących technik. Jest jedynie zestawem pewnych rad, pewnych drogowskazów, które mówią, co robić, aby było trochę lepiej. Tylko tyle. Nie, gdy będę po kolei przedstawiał kolejne składowe tej filozofii programowania, zobaczycie, że nie ma to nic niezwykłego. Jest to po prostu synteza. Natomiast Eric Evans był tą osobą, która była w stanie spojrzeć trochę szerzej, w sposób zintegrowany i podaje nam zestaw gotowych, współpracujących ze sobą sposobów myślenia, nazwijmy to. Teraz DDD wymaga na początek zmiany mentalności, cofnięcia się do początku, kiedy uczyliście się programowania i na pewne rzeczy należy spojrzeć od nowa jeszcze raz, po to, aby sobie przedefiniować jak gdyby rozumienie pewnych podstawowych koncepcji. Więc tak jak wspomniałem wcześniej, DDD skupia się na modelu biznesowym. Model to nie jest schemat bazy danych. Schemat bazy danych są tylko przegródki, gdzie trzymacie swoje dane. Nie mówią nic o zachowaniu, o regułach tego biznesu. Główna przyczyna problemów jest taka, że po pierwsze zaczynamy od modelowania bazy, zaczynamy zbyt wcześnie, kiedy jeszcze nic nie wiemy o problemach biznesowych, już mamy model danych. Później z czasem, gdy okazuje się, że ten model nie do końca odpowiada, nie możecie go już zmienić, bo napełniliście go danymi, więc piszecie skrypty, które próbują jakoś obejść ten niezgrabny model, który powstał zbyt wcześnie, gdy jeszcze nic nie wiedzieliście o nim. Mamy kilka składowych filozofii DDD. Pierwsza z nich to jest wspólny język, czyli język, którym posługujecie się na poziomie rozmów z ekspertem biznesowym, na poziomie analizy, projektowania i developmentu.
Druga z ważnych technik to jest określenie skupienie się na głównej domenie, o czym za chwilę powiem. Natomiast trzeci jakby z filarów, najmniej ważny według Evansa, ale na nim się dzisiaj skupimy ze względu na temat i ze względu na drugą część, trochę bardziej techniczną, jest to modelowanie domeny. Modelowanie w prawdziwym tego słowa znaczeniu, czyli zarówno dane, jak i reguły. Modelowanie, które jest oparte na pewnym podejściu responsibility driven, o którym za chwilę powiem, i technice przypisywania odpowiedzialności klasom. Bardzo szybko bazowe cechy, znaczy podstawowe cechy DDD, a później skupimy się na modelowaniu przez chwilę, na technikach modelowania. Wspólny język zakłada, że porozumiewacie się tymi samymi pojęciami z ekspertem domenowym, począwszy od eksperta po dewelopera. Co wam to daje? Daje wam szansę na pętlę feedbacku, czyli możecie, deweloper może zapytać eksperta, czy o to chodziło, ekspert tym samym językiem zacznie opowiadać o regułach i spowoduje to też, znaczy daje nam szansę na skrócenie procesu, zresztą za chwilę, destylacja domeny core'owej. Czyli skupiamy się na tym wycinku problemu biznesowego, który jest powodem, dla którego tworzycie system. To tam wkładamy cały wysiłek umysłowy, żeby go porządnie zamodelować. Oczywiście kosztem tego, że reszta systemu może być trochę gorszej jakości z prostej przyczyny. Nie mamy czasu, żeby zrobić dobrze wszystko. Jeżeli chodzi o domeny z dodatkowymi feature'ami, można je outsourcować, chyba że to my jesteśmy akurat w łańcuchu tworzenia softu na końcu i my jesteśmy tym outsourcingiem, więc wtedy to chyba nie bardzo nam wyjdzie. Mamy również pewne specyficzne domeny, które najlepiej po prostu użyć gotowych rozwiązań. Natomiast chodzi o to, żeby skupić się na tym, co jest core'em tego konkretnego systemu. Ponieważ nie ma ogólnych modeli, są modele zorientowane na specyficzne problemy. Teraz wspomniałem o wspólnym języku, który pozwoli wam jak gdyby zunifikować proces analizy i projektu. Nie mówię tutaj waterfall. Absolutnie nie chodzi mi o żaden waterfall, chodzi mi o pewien wysiłek umysłowy, który trzeba włożyć. Równie dobrze deweloper, jako jedna osoba może podchodząc do problemu, musi go przeanalizować, wiadomo, musi go zaprojektować i zaimplementować. Jest to pewien jakby poziom skalowania abstrakcji. Jeżeli to zachodzi jakby w obrębie jednej osoby, również może tak być jak najbardziej. I teraz, jeżeli mamy wyrazisty język, który możemy modelować biznes, wówczas nie potrzebujemy osobnie wykonywać analizy, jak i projektu. Jest to jakby tożsame i to wszystko przekłada się na waszą warstwę logiki biznesowej. Pytanie, jak to zrobić, tak? Więc robimy to przy pomocy specjalnych klocków, jak gdyby. Klocków, które są trochę bardziej wyraziste niż ENCE i serwisy w standardowych podejściach. O klockach za chwilę powiem, natomiast kluczowe jest przełamanie jakby pierwszych oporów ENCE, które nie są anemiczne, które zawierają odpowiedzialność biznesową zgodnie z jakby paradygmatem responsibility driven, gdzie mamy pewne role w sensie pewna klasa ma pewną rolę, z tej roli wynikają pewne odpowiedzialności. Jakie? Przy naszych klasach za chwilę powiem. Natomiast to, że na przykład z ENCE usuniemy sobie logikę biznesową, tak jak jest to w standardzie, powoduje, że przesuwamy po prostu złożoność w inne miejsce, ona nie zniknie, tylko przesuwamy je w takie miejsce, w którym gorzej trochę jest sobie z nią radzić, z tą złożonością. Teraz z grubsza omówimy sobie klocki, z których budujemy warstwę logiki. Zauważmy, że w DDD wyróżniamy dwie warstwy logiki. Logika aplikacji, która jest jak gdyby na przykład scenariuszem use case'u. Są to serwisy lub jakieś nowe agenty, zależnie od potrzeb. Natomiast ta wyższa warstwa nie zawiera logiki biznesowej, zawiera całą inną logikę, czyli transakcje, uprawnienia, jakieś rozsyłanie maili, tego typu rzeczy, które są charakterystyczne dla aplikacji konkretnej. Natomiast niższa warstwa, model domeny, zawiera jakby aktorów, którzy mają pewne role przypisane. I teraz wyższa warstwa po prostu manipuluje, układa scenariusze, które mogą być wykonane przez tychże aktorów. I teraz tak, wracając do omawiania building blocks, mamy ENCE,
Encja, na początku, pierwsze skojarzenie z JPA, jak najbardziej poprawne, z tym, że tutaj mamy jak najbardziej przypisaną logikę biznesową, czy odpowiedzialność. Encja zawiera w sobie inne encje lub value objective, to są obiekty, które nie są identyfikowalne, tak jak encja, zwykle są niemodyfikowalne i całość jako taka tworzy agregat, spójną część, spójny model biznesu. I co ważne, taka encja nie uzewnętrznia swojej wewnętrznej implementacji, czyli mamy pierwszy główny paradygmat object-oriented, hermetyzacja. Żadnych getterów do środka, ponieważ można nimi dobrać się i zmienić wnętrzności. Natomiast wszelkie operacje biznesowe przez jak gdyby API, które wystawia root agregatu. Taka encja w trakcie wykonywania swoich odpowiedzialności biznesowych generuje zdarzenia. Generuje zdarzenia z tego względu, żeby nie komunikować się z żadnymi technicznymi warstwami. Po prostu generuje zdarzenie do jedynego obiektu, do jakiego ma zależność technicznego, czyli menadżera zdarzeń. Więc on już zajmuje się tym, żeby to rozdzielić gdzieś tam niżej. Taka encja jest tworzona przez fabrykę. Fabryka jest bardziej technicznym obiektem, po prostu enkapsuluje złożoność tworzenia tego agregatu, ponieważ może być on skomplikowany. Repozytorium odpowiada za to, żeby utrwalić, wyszukać po ID i tak dalej cały agregat. Jest to tylko interfejs, oczywiście gdzieś tam pod spodem mamy jakąś tam implementację, co zobaczymy sobie w drugiej części prezentacji. Natomiast mamy jeszcze dwie dodatkowe figury, jak gdyby, którymi posługujemy się modelując biznes. Mamy serwisy biznesowe, nie należy mylić serwisu biznesowego z serwisem aplikacyjnym lub jakimś tam w niższej warstwie serwisem technicznym. Ten serwis odpowiada tylko za logikę biznesową, taką, której nie jesteśmy w stanie sensownie, logicznie przypisać do żadnej encji, agregatu czy value objectu. Po prostu osobna porcja jak gdyby logiki do wykonania. Natomiast polityka, to zna wzorzec projektowy strategy. Jest strategia, hermetyzuje zmienność pewnych algorytmów. Po prostu gdybyśmy rozmawiali z analitykiem o jakichś strategiach, no to zrobiłby szerokie oczy. No więc jeżeli powiemy mu polityka, teraz będzie wiedział, o co chodzi, prawda? Więc to jest taki mały trik, żeby uwspólnić jak gdyby ten język. Wzorzec strategii polega na tym, że jeżeli macie jakiś algorytm i w pewnym miejscu jest kilka wariantów jego wykonania, nie robimy żadnych ifów, switchy i tak dalej, czysty polimorfizm. Stawiamy spójny interfejs, który enkapsuluje zmienność algorytmu, natomiast jakaś konkretna implementacja polimorficznie zostanie wykonana. Więc z takich oto standardowych klocków o bardzo ściśle określonej odpowiedzialności budujemy sobie cały model, natomiast wyższa warstwa układa jakby scenariusze. I tu mam przykład ENCI, zamówienie. Skupmy się na bardzo, bardzo prostej domenie, czyli składanie zamówień, ponieważ jest ona każdemu znana, każdy coś tam gdzieś tam kiedyś kupował, także między sobie wyobrażamy, o co chodzi. Parę szczegółów technicznych, zresztą skupimy się na technicznej stronie DDD. Może tutaj dla odmiany będę pokazywał. Mamy jakiś identyfikator. Encja musi być identyfikowalna. Zauważmy, że to nie jest ani string, jeżeli mamy UID, ani jakiś long. Specjalny typ, który niesie sobą jakieś znaczenie. Jeżeli widzicie metody o sygnaturach, gdzie macie order ID, wówczas wiadomo, o co chodzi. Mamy listę pozycji na tym zamówieniu. Zauważcie, że jest prywatna i nie ma żadnego gettera. Dlaczego? Bo jeżeli pozwoliłbym na dobranie się do szczegółów zamówienia, wówczas naruszyłbym hermetyzację, pozwoliłbym na modyfikację, że tak powiem, z boku całej tej struktury. Zamiast tego, jeżeli ktoś chciałby przejrzeć listę pozycji, jest to naturalna rzecz, proszę bardzo, mamy iterator, który jest tylko do odczytu. Równie dobrze moglibyśmy tutaj przeiterować po jakichś value objectach, które nie są encjami. To jest kwestia dyskusyjna jeszcze. Natomiast jeżeli chcemy modyfikować stan zamówienia, mamy metodę biznesową, dodaj produkt o danej ilości. Nie wiemy nic o żadnym order item, to jest szczegół implementacyjny zamówienia. My wiemy tylko tyle, że do zamówienia dodajemy produkt. Produkt akurat po ID, ponieważ nie będziemy mówić serwerowi, ile kosztuje nasz produkt, serwer sobie gdzieś tam zdobędzie tą informację. My tylko mówimy, jaki produkt. Zauważmy, tutaj mamy przykład jakiejś tam logiki zmiany wewnętrznego stanu. Gdybyśmy udostępnili getter do tej kolekcji, wówczas ktoś mógłby, jakby, że tak powiem, bokiem dobrać się do tej kolekcji, zmienić listę produktów, a suma by się nie zmieniła, prawda? Oczywiście mielibyśmy specjalny serwis na górze, który to robi, ale
Za chwilę zobaczymy, do czego to prowadzi. Mamy jakąś metodę biznesową, która zatwierdza takie zamówienie. Zwróćcie uwagę, że zamówienie może zgłosić weto. Nie życzy sobie być zatwierdzony, ponieważ ma jakiś stan, który nie odpowiada. Rzucamy wyjątek wówczas. Jeżeli zmiana stanu zamówienia wymaga zmiany kilku atrybutów, to jest nieistotne. Nie wnikamy w te szczegóły. Mamy metodę biznesową submit, która zajmuje się tymi szczegółami. Jeżeli dojdzie nam 15 nowych atrybutów zamówienia, nieważne, w tej metodzie zmienimy. Cały system nie widzi tej zmiany. Mam również przykład wygenerowania jakiegoś zdarzenia. Załóżmy, że jeżeli ktoś składa zamówienie, to jakiś nowo zakupiony robot wyśle mu kartkę na święta z tego powodu. To jest nieistotne. Wygenerowaliśmy zdarzenie, odbiorca zdarzenia zajmie się tym. Jak? Co? Jeszcze raz? Przepraszam. Oczywiście, można zadawać pytanie. Tutaj, tak? Tak, za chwilę pokażę przy okazji SIMA, bo oczywiście Encja jako taka jest zarządzana przez JPA czy Hibernate'a, więc w Springu dałoby się to wstrzyknąć. Natomiast pokażę za chwilę w drugiej części. Oczywiście. Właśnie, to jest typowe pytanie, które zadajemy na początku. Ewangelizatorzy DDD mówią coś takiego. Nieważne, co się z czym komunikuje, jeżeli to powoduje, że twój kod lepiej wygląda, jeżeli jesteś w stanie dzięki temu zrobić lepszy model, jak najbardziej. To jest szczegół. Są podejścia, gdzie Encja nie będzie się z niczym komunikować, z żadnym serwisem. Są podejścia, że jak najbardziej, nie ma problemu. Są podejścia, niedozwolone jest komunikacja z repozytorium, bo jest to dostęp gdzieś tam później do danych. Inni mówią, cokolwiek sprawia, że jest lepiej, możesz to robić. Także nie ma tutaj ścisłych reguł. Absolutnie nie znajdziecie. Są oczywiście różne interpretacje DDD i jedni zakazują ortodoksyjnie, nie mówią, rób cokolwiek, co jest dla ciebie dobre. Także a to jest szczegół. Nie o to chodzi w DDD, żeby zastanawiać się nad tego typu rzeczami. Ale pytanie jak najbardziej jest słuszne, ponieważ bardzo, bardzo często się pojawia. Okej. Jak taki kod wyglądałby w podejściu, gdzie mamy encje i serwisy takie standardowe? A może nie będziemy się tym zastanawiać, wiadomo, jak to się skończy prędzej czy później. Teraz uwaga dla wszystkich, którzy chcieliby kiedyś ubiegać się o jeden z certyfikatów słonecznej wyroczni. Zapomnijcie o tym, że encja ma metody biznesowe, bo nie zdacie. Okej, przejdźmy do SIMA. Kto używa SIMA? Jak to mniej więcej orientuje się, co to jest? Okej, czyli bardzo dobrze, ponieważ darujemy sobie dzięki temu wstęp, będzie bardzo krótki. Teraz będę chciał pokazać pewne mechanizmy drzemiące, że tak powiem, w SIM-ie, w jego jakby technicznych warstwach, które pozwolą nam na jakiś tam sposób implementacji DDD, ponieważ, tak jak mówiłem na początku, DDD nie ma wsparcia. Znaczy nie wiąże się z żadną technologią i tak dalej. Mamy w tym momencie dwa frameworki. Stricte DDD, to jest G4J, totalny kosmos. I nowa rzecz, która się pojawiła, Java AT. Ale tym się jeszcze nie zajmowałem. Natomiast SIM, dosyć popularna zabawka i możemy zobaczyć, jak może nam pomóc. OK, więc jeżeli spotkaliście się już z SIM-em lub będziecie się z nim spróbowali zapoznać, to najpewniej wyłoni się wam jakby takie wyobrażenie o tym frameworku, że służy do bardzo szybkiego stukania bardzo prymitywnych aplikacji, przeglądarek do bazy danych, jedna warstwa, Coco Jumbo i do przodu, tak. I o tym nie mówi konkurencja SIMA, nie, to jest ich własny marketing. Natomiast wcale nie musicie w ten sposób postrzegać SIMA. Jest to bardzo zaawansowany framework. Może nie jest tak szybki jak Ferrari Enzo na tym zdjęciu, ale jest bardzo zaawansowany. Generalnie koncepcja SIMA zasadza się na tym, że integruje wiele składowych platformy JEE, ułatwiając korzystanie z nich. Jeżeli nie podoba wam się AJB, nie musicie z niego korzystać, możecie używać PODJOS, natomiast zwierzchu wygląda identycznie. Czy EJB, czy PODJOS, macie te same feature plus dużo, dużo więcej. Generalna filozofia jest taka, upraszczamy i poszerzamy możliwości.
Z ciekawszych feature'ów mamy biekcję, czyli to bardzo zaawansowane wstrzykiwanie zależności, które pozwala Wam na totalny decoupling pomiędzy dwoma komponentami. Jeżeli jeden komponent chce się komunikować z drugim, nie muszą o sobie nic wiedzieć, nawet interfejsów nie muszą już swoich znać, wystrzykują coś do pewnego kontekstu, kontekst wstrzykuje. Co ważne, wstrzyknięcia mamy na czas wykonania metody, nie tak jak w innych frameworkach, na stałe, raz wstrzyknięte i zamurowane. Nie, tutaj mamy na czas wykonania metody, po wykonaniu możemy to wystrzyknąć z powrotem do kontekstu. SIM czyści wszystkie wstrzyknięcia po wykonaniu metody, także pozwala to na budowanie dużo bardziej naturalnych konstrukcji. Z ciekawych rzeczy, które przydadzą nam się na samym końcu, są konwersacje, gdzie zobaczycie, jak zmiana filozofii podejścia do mapowania relacyjno-obiektowego, przejście na stanowe zarządzanie kontekstem persystencji powoduje, że można w bardziej naturalny sposób budować pewne konstrukcje. Więc teraz tak, po kolei spróbujemy się zapoznać z technikami, w jakie SIM pozwala zaimplementować kolejne building blocks. Tak jak mówiłem, skupimy się tylko na technicznych aspektach DDD, czyli na building blocks, bez wnikania póki co w filozofię samego modelowania. Więc można w bardzo łatwy sposób poszerzyć sobie funkcję, zbudować bloki typu repozytoria, czyli zapisywanie, odczytywanie obiektów, zdarzenia, genialne wsparcie, wstrzykiwanie polityk i wsparcie dla agregatów już bardzo techniczne, oparte na specjalnych feature'ach Hibernate'a. Więc te repozytory, jak pamiętamy, zarządzają agregatem, czyli drzewkiem ANSI. I teraz tak, w SIM-ie mamy wewnętrzny framework, który nazywa się SIM Application Framework, który służy do realizacji pewnych bazowych problemów typu persystencja. Między innymi w tym frameworku znajduje się zestaw klas, które są jak gdyby agentami zarządzającymi konkretną ANSI-ą. Teraz, aby zaimplementować sobie repozytorium, wystarczy dziedziczyć po specjalnej klasie domek dla ANSI. Jeżeli chcecie używać wprost Hibernate, to Hibernate Entity Home. Oczywiście mamy jakiś tam interfejs naszego repozytorium faktur. To jest jakaś tam jego implementacja w SIM. Natomiast tutaj właśnie odpowiedź na pytanie, jak możemy sobie przeprowadzić wszykiwanie. No niestety, nie tak fajnie jak w Springu. Ręcznie. Czyli to do repozytorium wstrzykujemy na przykład politykę wyliczania podatku. Nadpisujemy specjalną metodę, która zajmuje się pobieraniem jak gdyby tej ANSI z bazy. Oczywiście wywołujemy jej super metodę, ponieważ jest wystarczająca i tutaj już ręcznie niestety sobie wstrzykujemy zdarzenia. Tak jak wspomniałem, SIM ma genialne wsparcie dla zdarzeń, ponieważ jeżeli mamy nasz agregat, dajmy na to, zamówienie i teraz gdzieś podczas zatwierdzania zamówienia chcemy wygenerować zdarzenie, no to w standardowym podejściu mielibyście taki problem, że okej, wyślemy już tego maila do użytkownika, że jego zamówienie jest w drodze, już robot pakuje dla niego tandetną karteczkę na święta, ale gdzieś w całym use case, czyli w wyższej warstwie, w warstwie aplikacji, w kolejnych krokach zatwierdzania tego zamówienia pojawi się wyjątek, transakcja się nie zakomituje, zamówienie nie pojawi się w bazie, a cała reszta zdarzeń jakby została wygenerowana. Natomiast w SIM-ie możemy wygenerować zdarzenie tylko wtedy, gdy aktualna transakcja się powiedzie. Czyli to z pudełka totalnie za darmo macie genialną funkcjonalność. To oczywiście mamy bardzo brzydki przykład, ponieważ nasz obiekt domenowy zależy od jakichś technikaliów SIM-a, co jest oczywiście niedozwolone, więc jak najbardziej byście sobie to opakowali w jakiegoś menadżera zdarzeń, wstrzyknięcie po interfejsie, żeby się od tego odciąć. Natomiast tutaj mamy tylko taki przykład, żeby zilustrować sam mechanizm, czyli generowanie zdarzeń po poprawnym zakomitowaniu transakcji. No, nasłuchiwacz już jako uzupełnienie tylko, to nie ma nic wspólnego z DDD, to jest jakiś obiekt z warstwy technicznej, warstwy infrastruktury, gdzie przy pomocy bardzo prostej notacji obserwujemy dane zdarzenie, nazwane tutaj. Jako argument zdarzenia możemy przesłać jakby go deskryptor, który w tej metodzie możemy sobie odebrać i coś tam ciekawego zrobić. Także
no, jak, że tak powiem, niezastąpione narzędzie. Polityki. Polityki, jak pamiętacie, hermetyzują zmienność logiki biznesowej, czyli odmiany, w skrócie polimorfizm. I teraz tak, jeżeli chcemy w pewnym miejscu wczyknąć sobie politykę, na przykład do serwisu, do ENCI nie możemy, jak już pokazałem, no ale to już nieistotne, jakaś polityka, no to jeżeli zrobimy to w sposób standardowy, no w sumie akurat jest to adnotacja name i nazwa tego obiektu, jeśli teraz nazwa obiektu skojarzy z nazwą pola prywatnego i sobie to automatycznie skleję, ale w każdym innym frameworku, w VJB czy w Springu, używanie adnotacji usztywnia wasz kod. I akurat polityki są takimi specjalnymi obiektami, specyficznymi, które jakby z założenia, ich natura jest taka, że istnieje wiele różnych implementacji. Teraz przykładowo jedno wdrożenie u jednego waszego klienta używa polityki polskiej, a drugie wdrożenie u innego klienta zawiera politykę, dajmy na to, niemiecką, tak? I teraz musicie, w Java nie macie dyrektyw kompilacji, bo widziałem takie akcje, w dotnecie się robi na dyrektywa kompilacji, to też jest trochę bez sensu oczywiście. Natomiast musielibyście podskoczyć jakimiś ifami i tak dalej. Natomiast oczywiście możecie to zrobić w XML-u, czyli to jest to miejsce, gdzie XML jest jak najbardziej słuszny i należy o nim zapominać. Okej, ale to jest prymitywny przykład, natomiast równie dobrze możecie użyć metody fabrykującej. SIM obsługuje również ciekawą adnotację, która wyszukuje, jeżeli nie znajdzie obiektu o danej nazwie, to wyszukuje metod fabrykujących o danej nazwie. I teraz oczywiście w tej metodzie fabrykującej macie wspaniałą logikę, która, nie wiem, czyta propertysy, czyta stan bazy danych itd., itd. I na tej podstawie gdzieś tam ukrywacie te switche na przykład, które wybierają sobie politykę. Okej. Wsparcie dla agregatów. Tutaj jest trochę bardziej złożona sytuacja. Kto używa JPA albo Hibernate'a w szczególności? No, pytanie, kto nie używa, tak? Albo nie używał. A więc tak, jeśli chodzi o agregaty, to generalnie założenie jest takie, tak jak pamiętacie, jest to graf ENCI. I teraz jeżeli pobierzecie sobie ENCI, tą główną root, i będziecie chcieli wywołać na niej metody biznesowe, no to najpewniej gdzieś w ciele tych metod agregat zechce pobrać swoje wnętrzności, swoje zagregowane obiekty, po to, żeby coś tam z nimi zrobić, delegować do nich odpowiedzialność, coś tam na nich przeliczyć. Nie jest to istotne, ale jest to problem z tego powodu, że jeżeli mamy lazy loading, bo chcemy się, zakładamy na nim oprzeć, no to taki lazy loading będzie działał tylko przy pierwszym żądaniu do serwera, ponieważ przy kolejnym, to może ilustracja, standardowe podejście. Mamy request, jest tworzony entity manager, dla niego jest tworzona transakcja. W SIM-ie są tak naprawdę trzy transakcje, ale to jest szczegół nieistotny. Natomiast chodzi o to, że o ile przy pierwszym requestie pobierzemy sobie agregat i lazy loading będzie działał, coś nam będzie sobie pobierał, to jeżeli use case jest złożony, to najpewniej w kolejnym requestie, na kolejnym ekranie jakiegoś kreatora chcecie w dalszym ciągu coś na tym agregacie zrobić. No i problem jest taki, że entity manager jest zamknięty, czyli ENC jest w stanie detached, odłączona. Lazy loading tutaj nie będzie działał jak najbardziej. Drugi problem jest taki, że już tutaj na zamknięciu transakcji, gdy zamykamy, inaczej, gdy wysyłamy odpowiedź do klienta, wtedy zamykamy transakcję, wtedy Entity Manager, mówiąc wprost, wypróżnia się do bazy i dane są zapisane. Natomiast jeżeli macie jeszcze 5 ekranów dalej, no to i na czwartym ekranie, dajmy na to, użytkownik kliknie anuluj, niestety wszystko się zapisało. Co możemy zrobić? W SIM-ie mamy coś takiego jak konwersacja. Kto kojarzy, co to jest konwersacja? Tak, konwersacja to jest zasięg, który opiewa kilka żądań do serwera, ale nie jest to cała sesja. Jeżeli pracownik w banku pracuje 8 godzin, to nie będziemy trzymać w sesji obiektu, który sobie rano o 9 użył. No to trochę bez sensu. Konwersacja opiewa kilka żądań spójnych. W SIM-ie konwersację rozpoczynamy, jeżeli kliknięcie na jakiś tam button w warstwie webowej uruchomi w końcu metodę odnotowaną begin, wówczas rozpoczniemy transakcję, end, ją zakończę. Natomiast SIM pozwala wam, rozpoczynając transakcję, przestawić entity managera w tryb, w którym ręcznie prowokujecie go do opróżnienia się, czyli metodka flush na nim. Oczywiście gdzieś schowacie to w jakimś repozytorium, natomiast tutaj chodzi tylko o wyciągnięcie przykładu na wierzch, że tak powiem. Co nam to daje? Więc przede wszystkim w SIM-ie domyślnie Entity Manager żyje w trybie rozszerzonym. Tryb rozszerzony to jest taki tryb, który jest dłuższy niż transakcja. Nie ma problemu, jeżeli transakcja się zamknie, ponieważ zamyka się
gdy wysyłamy odpowiedź, no bo nie możemy trzymać przez pół godziny otwartej transakcji, wiadomo, wówczas Entity Manager się nie zamyka, będzie żył dużo dłużej, będzie żył w konwersacji, w tym zasięgu specjalnym w SIM-ie. Więc dzięki temu przy każdym żądaniu do serwera wasze agregaty mogą korzystać z lazy loadingu. Cały czas. Totalnie za darmo funkcjonalność numer jeden. Druga funkcjonalność jest taka, że ręczna synchronizacja Entity Managera z bazą danych, która działa tylko w Hibernate, to jest unikatowy feature, powoduje to, że tutaj na zakończenie transakcji nie macie zrzutu stanu Entity Managera do bazy. On zrobi to dopiero wtedy, gdy go o to poprosicie. I dzięki temu cały taki długi use case, złożony z wielu wywołań, jak gdyby naszego głównego bohatera danej akcji, czyli naszego agregatu, zostanie zapisany tylko wtedy, gdy sobie tego życzycie, gdy ręcznie wywołacie flash. Okej. Teraz tak, w agendzie mieliśmy Flexa. Powiedziałem, dlaczego nie będzie Flexa, ponieważ po pierwsze, wymyślając temat, nie zdawałem sobie sprawy z tego, że nie da się tego pokazać, a po drugie, okazało się, że Flex był dzisiaj rano. Natomiast zamiast tego, coś bardziej ogólnego, czyli ogólna architektura aplikacji z grubym klientem. Czyli można ją stosować jak najbardziej dla klienta webowego, aczkolwiek jest trochę mniej produktywna. Zaraz zobaczycie dlaczego. Więc tak, klasyczne podejście warstwowe z warstwą DAO prowadzi do tego typu niezręczności, że DAO ma metody CRUD i zazwyczaj około 100 metod wyszukujących, już mi się następne słowo gdzieś tam skleiło w mózgu, metod wyszukujących. I zwykle jest tak, że o ile operacje CRUD jak najbardziej przy pomocy Hibernate czy JPA fajnie i produktywnie można zaimplementować, to różnego typu wyszukiwanie kończy się tym, że tak naprawdę przepisujecie to na SQL-a, ponieważ wyszukujecie dane z 15 tabel, z każdej tabeli interesuje was tylko jedna kolumna, żeby siedzieć na GUI, na jakimś gridzie i masa innych powodów, więc jedno z podejść do DDD, już chodzi o architekturę całego systemu, zakłada separację na dwa przypadki użycia gdyby waszego systemu. Jeden przypadek to jest odpytanie go o pewne dane, zwykle przekrojowe, zwykle jest to jakaś paczka danych, gdzie wyciąganie drzewka ENCI jest totalnie bez sensu. A drugi przypadek to jest wysłanie polecenia wykonania pewnej operacji biznesowej. I teraz separujemy sobie to na jakby dwa stosy, czyli mamy w dalszym ciągu warstwy, ale warstwy są rozdzielone na dwa stosy. Stos, który odpytujemy o dane, jest bardzo prymitywny. Coś on może wielkiego robić. Jest to jakiś tam serwis, jest to jakiś serwis, dostawca danych, wyszukiwacz i tak dalej, do którego wysyłacie query, to jest specyfikacja. Nie chodzi tutaj o query w sensie zapytania w SQL-u czy coś w tym stylu. Query jest to obiekt, który zawiera kryteria wyszukiwania. Wasza wyszukiwarka jakoś się tam zinterpretuje, gdzieś tam użyje sobie ORM-a w prostym przypadku, w bardziej złożonym czystego SQL-a, szczegół i zwróci wam te dane. I nie powinny to być, zwykle nie powinny to być ENCE w sensie DDD, ponieważ te ENCE są bardzo bogate, mają nadmiar danych, który nie jest w danym przypadku potrzebny. Prawda? Jeżeli przeglądacie sobie zamówienia, raz chcecie wylistować zamówienie użytkownik, raz zamówienie i jeżeli zawiera najbardziej popularne produkty, to i tak dalej. Tych case'ów będą setki, do każdego potrzeba innego rodzaju danych, więc uogólnianie tego na całe ENCE prowadzi z czasem do problemów na przykład z wydajnością, więc tutaj jak najbardziej zwracamy jakieś paczki danych szyte na miarę pod dany use case. Jest to oczywiście mniej produktywne w sensie szybkości stukania kodu, ale w dużym systemie niestety nieuniknione. Natomiast drugi stosik warstw obsługuje polecenia biznesowe, można tak powiedzieć, gdzie wysyłamy polecenie, na przykład dodaj produkt do zamówienia, ID produktu, ID zamówienia, czy cokolwiek, ilość i tak dalej, nieważne. Warstwa aplikacji odbierze sobie to polecenie, załatwi masę spraw związanych z transakcjami, zrównieniami i tego typu rzeczami i rozpocznie scenariusz, w którym główną rolę będą grały
nasze artefakty, czyli to będą bohaterowie tego scenariusza, gdzie zazwyczaj użyjemy sobie, o, mam 5 minut, się kończymy, użyjemy sobie najpewniej fabryki albo repozytorium, żeby pobrać jakiś agregat, odpalimy na nim zestaw metod biznesowych, być może pobierzemy drugi agregat, być może będziemy chcieli, żeby sobie ze sobą pogadali, no i na końcu gdzieś tam najpewniej to utrwalimy. Standardowy przypadek, gdzieś pod spodem mamy implementację naszych repozytoriów, ale to już jest poza DDD, mamy jakąś szynę zdarzeń. Okay. Podsumowując, DDD jako taki, tak jak wspomniałem, to nie jest żaden produkt, to nie jest żaden framework, tylko zestaw rad wypracowanych przez szlachetnych ludzi, którzy nie wstydzą się przyznać, że przez 15 lat błądzili, bo tego typu rozdziały znajdziecie w książce Evansa. Rzadko znajduje się w książkach promujących kogoś tego typu treści, że ktoś przyznaje się do własnych błędów. Tak samo znajdziecie w prezentacjach na temat DDD. Ktoś przemyślał, co zrobił, czy widać tutaj mocną, refleksyjną postawę. Zastanawiamy się, do czego prowadzą nasze nawyki i z tym staramy się zreflektować, czy to aby na pewno powinno iść w tą stronę. Jak widać, nie ma tutaj żadnej magii, są to stare, sprawdzone paradygmaty object-oriented, 6 lat temu wymyślone. Problem jest tylko taki, że interpretujemy je w trochę inny sposób lub pewne technologie narzucają nam interpretację strywializowaną, dajmy na to. Natomiast podstawa DDD, skupiacie się na core'owej domenie, używacie wspólnego języka, building blocks, które pokazałem teraz, jest to jakby techniczny aspekt całej zabawy. Natomiast co daje wam hermetyzacja? Odporność, sprzyjanie zmianom, tak? Nie da się za pierwszym razem stworzyć poprawnego modelu. Więc jeżeli wszystko będzie dostępne przez getery, get, łańcuszki, tak zwany train wreck, 15 getterów, nie możecie tego zmienić. Znaczy, możecie, jakim kosztem, tak? Trzeba wszystko poprawiać. Natomiast jeżeli hermetyzujecie w stabilnych obiektach, cała reszta może się zmieniać jak najbardziej, natomiast z wyższych warstw nie widać tego. Poza tym nie wspomniałem jeszcze o kontekście, który nakładacie na jakby moduły aplikacji, gdzie nie powinniście, wasze ENCE nie powinny wyciekać poza te moduły, ponieważ znowu tracicie hermetyzację. Nie hermetyzację na poziomie klasy, tylko na poziomie całego modułu. Natomiast to do samego SIMA. Tutaj widziałem, w większości jest mniej więcej znany, więc warto tylko zwrócić uwagę na to, że jest bardzo, bardzo zaawansowany. Posiada wiele feature'ów, których normalnie nie widać w różnych tutorialach i tego typu rzeczach. Natomiast warto im się przyjrzeć, ponieważ pozwalają na bardzo ciekawe i naturalne, co najważniejsze, naturalne konstrukcje. Nie było przykładu kodu co do agregatów, natomiast tam naprawdę mamy prawdziwy, że tak powiem, aspekt oriented, czyli aspekt persystencji jest totalnie na boku. Jakby nie, ta abstrakcja persystencji nie wycieka. Nie brudzi nam kodu biznesowego szczegółami typu, że mamy jakiś lazy loading exception. Bo go nie mamy, tak? Prosta rzecz. I SIM wypełnia lukę semantyczną, czyli mamy platformę, naszą ulubioną, wspaniałą, która dostarcza pewnych technicznych rozwiązań, natomiast mam gdzieś, powiedzmy, taki poziom abstrakcji, natomiast jak zbudować aplikację, to jest taki poziom. Po środku mamy lukę. SIM w pewnym stopniu, do pewnej wysokości tą lukę zapełnia, podpowiada, jak tę aplikację budować, nie do końca, ale już jest dużo lepiej. Więc to było na tyle. Dziękuję wszystkim za uwagę. Jeżeli kogoś interesuje ten temat, zapraszam na bloga, zapraszam z pytaniami na maila i zapraszam jutro na kuluary po 16 bodajże, 3-godzinne warsztaty SIM i DDD, czyli bardziej techniczne podejście, bardziej od strony kodu. Natomiast jak najbardziej w trakcie będziemy starać się myśleć w tym stylu DDD. Jakieś pytania? Okej. Okay. Tego się spodziewałem, szczerze mówiąc, że spełniliście moje oczekiwania. Dziękuję za uwagę jeszcze raz. Dziękujemy bardzo. Zanim zaproszę na przerwę, przypominam jeszcze raz o wypełnianiu ankiet konferencyjnych i ankiet sponsorów.